W imieniu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, witam Was, drodzy. W dniu dzisiejszym, 14 stycznia, w sobotę, nasz Kościół jako hasła, żeby nas prowadziły, wybrał pierwsze z psalmu 139, gdzie w wersecie 16 czytamy, że psalmista napisał: oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I z Ewangelii Mateusza, gdzie w rozdziale 6, w wersecie 25 czytamy: nie troszczcie się o życie swoje. A w śpiewniku znajdujemy fragment modlitwy Pawła Gerharda, zawarty w pieśni 74. Ty, zanim sam zrodziłem się, oddałeś mi się w niebie, na własność swą wybrałeś mnie, nim sam poznałem siebie. Nim ręką mi nadałeś kształt, wiedziałeś, jak mi ciebie brak, więc chciałeś moim zostać. Bóg jest Panem naszego życia i śmierci. Jest dawcą naszego życia. Jest dawcą wszystkiego, co mamy tu na ziemi. Zarówno materialnie, jak i niematerialnie. Co ta myśl w sobie wywołuje? Spokój ducha, bo jest ktoś, kto nad tobą czuwa. Niepokój, bo być może to oznacza, że nie masz do końca kontroli nad swoim życiem. Czy może złość, że ktoś chce za ciebie ustawiać twoje życie? Co w tobie wywołuje myśl, że Bóg lepiej wie od ciebie? My ludzie bardzo nie lubimy tego przyznawać. I to wydaje mi się kompletnie niezależnie od wieku, od kultury, z której się wywodzimy. Człowiek po prostu nie lubi przyznać, że czasem jest ktoś, kto lepiej wie od niego. Z tego powodu na przykład w Biblii, nawet w Biblii, ale też w życiu naszych codziennych sprawach ludzi wierzących, widzimy na przykład targowanie się z Bogiem. Nie jest to w żaden sposób wyznacznik braku wiary, bo czytamy o tym, że robili to na przykład błogosławieni patriarchowie, inni ludzie, którzy zostali przez Pana Boga wybrani, którzy dla nas są bohaterami wiary i w pewnych stopniach nawet wzorami do naśladowania. Nie jest nic złego w tym, że prosimy Pana Boga, żeby nie tylko nam błogosławił, ale żeby też wysłuchał naszych próśb, tak żeby pokierował nasze losy tam, gdzie my uważamy, że będzie dobrze. Ale właśnie. Jesteśmy przecież ludźmi wierzącymi. Wierzymy, że nasz Pan Bóg, Jezus Chrystus, pragnie naszego zbawienia. Ewangelia, czyli dobra nowina o miłości Boga do człowieka, jest absolutnym i totalnym fundamentem naszej religii, bo przecież z miłości Boga do człowieka miała miejsce ofiara Jezusa Chrystusa. Z miłości Boga do człowieka miały miejsce wszystkie inne cuda, które czytamy w Piśmie Świętym. Moim zdaniem Biblia nie odpowiada tak do końca na pytanie, czy człowiek ma, czy nie ma wolnej woli. Moim zdaniem Biblia tego nie rozstrzyga. Ale chcę powiedzieć coś innego, że moim zdaniem biblijnie to nie do końca ma znaczenie. Bo czy mamy wolną wolę, czy nie, Bóg nas kocha. Jeśli Bóg kieruje naszymi krokami, to dobrze, bo my ludzie wierzący wierzymy, że przecież Bóg pragnie naszego zbawienia, a więc wierzymy, że kieruje nasze drogi do tej niebiańskiej ojczyzny. Ale jeśli jesteśmy sami sobie kowalami swojego losu tu na ziemi, to też dobrze. Bo skoro Bóg nas tak bezgranicznie kocha, to oznacza, że cokolwiek byśmy złego tu na ziemi nie zrobili, Bóg pragnie nam to wybaczyć. Może taki jest sens tej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, żeby nie troszczyć się o życie swoje, że nie chodzi o żadną lekkomyślność,
życie z pierwszego do pierwszego. Ale może właśnie o to, że to nie jest najważniejsze. Życzę Wam wszystkim dobrego weekendu. Zostańcie z Bogiem.